W nocy z 14 na 15 lipca 1410 roku wojska polskie Władysława Jagieły i wojska litewskie i ruskie pod wodzą jego stryjecznego brata, wielkiego księcia litewskiego Witolda, ciągnęły w stronę pól Tannenberga i Grunwaldu. Naprzeciw szły okute w żelazo szeregi krzyżaków. Daniłko! Jestem, panie. Gdzie król, Daniłko? Cii, król śpi tu na wozie. Czas mu się obudzić, świt blisko. Niechby pospał jeszcze. Król zdrożon wielce wczorajszą spieką z wieczora narzekał, że go głowa boli. A w nocy burza spać mu nie dała i wietrzysko. Nie naglijcie króla, panie Zawiszu. Niech odpocznie przed bitwą. No, tedy sam wyślę gońców. Daniłko! Ej, Daniłko! Jestem, panie. Świta już, czemuś mnie nie zbudził. Czuwałem nad waszym snem, królu. Podaj no przyodziewę. Ach, zaspałem, bom sen piękny miał. Śniłem, żeśmy byli gdzieś w dalekim Boru, w czas łowów. Jechaliśmy wesoło, ludzi chmara. Aż tu zza krzaków wyszedł jeleń wielki. Z rogami by konary. Obraj mnie wodą ze dzbana. Ze źródła przyniosłem. Dobra, zimna woda. Wyjrzyj, Daniłko, kto jedzie. Kniaź Witold. Czas już stanąć obozem, Władysławie. Gdzie rozkażecie się zatrzymać królu, bracie? Na brzegu losu. Nie trzeba by nieprzyjaciel widział, jaką mamy siłę. Gońcy rozesłani? Rozesłani. Tylko patrzeć, jak wrócą z wieściami o krzyżakach. A Piotr Kożbóg wrócił? Wrócił. I co przyniósł? Pokój? Nie, dostojny bracie. Piotr Kożbóg przysięga na Boga i na swoje ryby herbowe, że gdy stanął przed wielkim mistrzem i przed komturami i złożył twoje poselstwo pokoju, śmiech go spotkał i pogróżki. Jeden tylko stary komtur Wendę wojny się wyrzekał. Inni śmiali się z niego i wreszcie zagłuszyli starego. A wiesz, królu, co na poselstwo Kożbóga wielki mistrz odrzekł? Odrzekł wojna. Trzeba nam powtórzyć te słowa. Krwawe słowa. Ile łez sobą zniesie. Co to za szum, Daniłko? Wiatr się zerwał, miłościwy panie. Na burzę idzie. Przed burzą będzie wielki skwar, jak wczoraj. Zły to dzień do bitwy w zbroi i hełmie człowiekom dlewa. Wczoraj to i koszula ciążyła jak żelazo. Już za późno. Cofać się nie możemy. Donieśli mi wczoraj szpiedzy, że burza więcej krzyżakom szkód przyniosła niż nam. Wiatr im namioty poszarpał, całą noc nie spali. Niedobra to dla nich wróżba. Czy wiesz, dostojny bracie, że była jeszcze jedna wróżba? Jaka, Witoldzie? Przed samym świtem burza ucichła i księżyc wypłynął na niebo wielki, okrągły. Czuwający rycerzy ujrzeli na księżycowej tarczy króla, jak się zmagał z krzyżakiem. Długo się potykali, aż król krzyżaka zwyciężył i strącił na ziemię. Wielu to widziało. Dziwy mi opowiadasz, Witoldzie. Ale nam nie na wróżby trzeba się zdawać. Jeno na wojska mocne i sprawne na hart ducha. Dziś, 15 lipca, dzień rozesłania apostołów. Niechże nas mają w swojej opiece. Krwawy to będzie dzień. Straszny. Ale jeden Bóg wie, żem zrobił wszystko, co w mojej mocy, by do wojny nie dopuścić. Skoro jednak wojna, to wojować trzeba. Daniłko, konia! Jużem go podprowadził! Ktoś gna w naszą stronę, miłościwy panie. To Zawisza Czarny. Gońca ze sobą wiedzie. Niemce! Miłościwy królu, Niemce idą. Gdzieś ich widział? Będzie kilkanaście kroków od obozu. Ile chorągwi? Widziałem ino jedną i zaraz z doniesieniem pospieszyłem.
ale zza wzgórzy taka kurzawa szła. Pewnie więcej ich ciągnie, miłościwy panie. Główne siły krzyżackie. Gotujmy się do bitwy. Bez pośpiechu, bracie. Bez pośpiechu. Niemce, najjaśniejszy panie Niemce, cała armia krzyżacka w gotowości do boju stoi. Ruszamy. Nie kwabmy się jeszcze. Niech krzyżacy postoją na skwarze, na spiece. Zbroje się na nich od słońca nagrzeją i blachy na koniach. A tu w zaroślach, w cieniu, chłód. Możemy czekać. Danilko, zbroję daj i szyszak. Ze skrzydłami? Ano, ze skrzydłami. Jakie rozkazy, najjaśniejszy królu? Chorągiew Królestwa Polskiego z białym orłem poniesie chorąży Marcin z Wrocimowic. Kufiet krakowski powiedzie na wroga wielce nam miły Zyndram z Maszkowic w otoczeniu najprzedniejszych rycerzy. Kapłani, pisarze, czeladź obozowa, wszyscy, którzy udziału w bitwie nie biorą, odejdą do taboru. Na polu bitwy tloku nie trzeba. Mnie dać do ochrony naszej królewskiej osoby jeden hufiec rycerzy. Stanę na wzgórku pod dębami i stamtąd będę kierował bitwą. Oto jest Szyszak, miłościwy królu. Daj. I konia drugiego miej w pogotowiu. Cisawego. Czego tak wypatrujecie za Wiszą? Obóz krzyżacki widać jak na dłonie, miłościwy panie. Coś się tam dziwnego dzieje. Snać przypiekło im stanie na słońcu. Patrzajcie, najjaśniejszy panie, tam w środku pola tyle białych płaszczy. Wielki mistrz i komturowie zebrali się jakby na naradę. Jak myślicie, Zawiszu? Nad czym oni radzić mogą? Może nad sprawiedliwym pokojem? Znam ja krzyżaków, królu, i nie widzi mi się, żeby o pokoju radzili. Posły! Posły jadą! Dwaj heroldowie! Powoli jadą, dumnie! Głupcy! Pewni są swojej siły. Pierwszy ma tarczę z czarnym orłem na złotym polu. To cesarski poseł. A drugi gryfa na białym polu. To znak szczecińskiego księcia. Znaku, którego ja szukam? Nie widać. Jakiego znaku wypatrujesz, bracie? Czerwonego orła na białym polu. Znaku komtura brandenburskiego, Markwarda von Salzbach. Ten ci znieważą gdzieś moją matkę i mnie. Poprzysiągłem mu zemstę. Nie dziwi mnie twój gniew, bracie. Może dzisiaj dopełnisz przysięgi. Przyjmiecie krzyżaków, miłościwy panie? Posłowie przecie. Należy ich przyjąć. Rozstąpcie się! Posłowie jadą! Spójrz, Zawiszo. Cesarski herold niesie dwa nagie miecze. A król myślał, że chcą pokoju. Wielki mistrz Ulrych wzywa twój majestat, panie, i księcia Witolda na bitwę śmiertelną. Ażeby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam dwa nagie miecze. Składam je u waszych stóp, królu. Nie czuw ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa. A ty, dzielny rycerzu, też masz do mnie jakieś poselstwo od wielkiego mistrza? Mistrz Ulrich rozkazał wam oznajmić, panie, iż jeśli wam skąpo pola do bitwy, to się z wojskami ustąpi, aby się nie gnuśnieli w zaroślach. Zuchwała jest wasza mowa, krzyżaccy posłowie. Rzeknijcie swemu mistrzowi, że pola do bitwy nie brak. Szeroko, daleko ciągną się pola Grunwaldu i Tannenberga. I to jeszcze powiedzcie, że znam waszą krzyżacką pychę. Chcecie przelać naszą krew. Nie można nakłonić was do pokoju. Lubicie tępić miecz na grzbiecie wroga. Ale dzisiaj wasi wrogowie nie są bezbronni. Podziękujcie waszemu mistrzowi za dwa miecze i powiedzcie, że tymi mieczami będzie dzisiaj ukarana niemiecka pycha. Każ ich przepuścić, Zawiszę. Danilko,
W czasie bitwy bądź blisko mnie. Nie odejdę, miłościwy panie, choćbyście mnie odganiali. Łuk waszej królewskiej mości przygotowany, strzały naostrzone. Trąbić hasło do boju! Nie tak prędko, bracie. Jeszcze czas na nas. Danilko, czy namiot kapliczny już rozłożony? Chcę wysłuchać przed bitwą trzech mszy. Twoja pobożność, bracie, jest wszystkim znana. Ale teraz nie czas na modły. Wojsko wroga w ubliżu, a król się modli. To nieostrożność, bracie. Myli się, książę. To właśnie jest ostrożność. Chcę zmęczyć wrogów przed bitwą czekaniem. Idziemy do kaplicy, Daniłko. Królu, panie, Niemcy się cofają. Ustępują pola. Widzisz, jak im pilno. Znadziupał do skiera im na polu. Niech się jeszcze popieką. Będą w bitwie mięksi. A hasło do boju trąbić dopiero, gdy wyjdę z kaplicy. Gdy otrąbiono hasło bojowe, wszystkie chówce królewskie z podniesionymi kopiami ruszyły do walki. Za chwilę obydwa wojska z głośnym okrzykiem zwarły się ze sobą na nizinie Grunwaldu. Ze zderzenia kopii, z chrzęstu ścierających się zbroi, szczęku mieczy powstał taki huk i łomot, że go na kilka mil w okolicy słychać było. Mąż nacierał na męża. Kruszyło się z trzaskiem oręże, a jeden drugiemu nie ustępował pola na krok. Gdy na koniec połamano już kopie, zwarły się ze sobą silnie szyki z obu stron. Topory i groty na drzewcach ponasadzane, tłukąc o siebie, wydawały łoskot tak przeraźliwy, jakby bijące w kuźniach młoty. Rycerze ściśnieni w natłoku mieczem tylko nacierali na siebie. I sama wtedy siła, sama dzielność przeważała. 2 godziny trwał już ten bój śmiertelny. Chorągiew góruje nad rycerzami. A mój brat? Nie widzę go. Jest! Walczy w największym tłoku. Jakobyś ruch w szeregach krzyżackich. Jakby się ustawiali w inną stronę. Na Boga żywego! Całą siłą uderzają na Litwinów. Litwini nie zdzierżą. Rusini niech ruszą do pomocy Litwinom. Miłościwy królu, krzyżacy złamali szyki Litwinów. Mój brat zatrzymuje pierzchających i do bitwy wracać nakazuje. Krzyżacy siedzą Litwinom na karkach, sieką mieczami i biorą w niewolę. Wracaj tam! Nieś rozkaz! Ziska niech ze swymi Czechami rusza na pomoc Litwinom. Krzyżacy rzucają do boju 16 chówców, które dotychczas z dala od bitwy się trzymały. Królu! Królu! Wielka chorągiew z białym orłem upadła. Jedna chorągiew nie czyni klęski. Deszcz! Kurzawa upadnie.
Wielka chorągiew! Wielka chorągiew z białym orłem! Znowu opoce na wietrze i bitwa tam jak ostrzejsza! Wielka chorągiew upadła! Leżący na ziemi ranny krzyżak rozprół brzuch koniowi Marcina z Wrocimowic. Książę Witold zebrał rozproszonych Litwinów do boju i sprowadzi. Usini i cześci z nimi. Teraz na mnie czas do boju. Puść Daniłko uzdę mojego konia. Tak i nie puszczę. Powiedzieli panowie rada, życie królewskie więcej warte niż życie 10 000 rycerzy. Nie puszczamy króla do walki, tak i nie puszczę. Choćbyście bili, najjaśniejszy panie. Tam padła krzyżacka chorągiew z czerwonym orłem. Chorągiew brandeburskiego komtura. Witold złotem odsypie człowieka, który wziął do niewoli markwarda von Salzbach. Znam tego człowieka. To rycerz Jan Długosz z Niedzielska. Krzyżacy z Polabicy pieszają. Najjaśniejszy królu. Polscy rycerze zdobyli tabor krzyżacki. Pełno w nim beczek z winem. Wylać wino na ziemię. Snać przeznaczone było na ucztę po zwycięskim boju. Nie przystoi, by moi rycerze upijali się krzyżackim winem. Coście jeszcze znaleźli w taborze? Pęta do wiązania Polaków po bitwie. Zwycięstwo, bracie. Zwycięstwo. Rozbita potęga zakonu. Koniec krzywdzie. Nie będzie już w Polsce ani na Litwie spalonych wsi, zrabowanych miast, pomordowanych ludzi. Koniec krzyżackiej potędze. A Ulrich von Jungingen? Ulrich von Jungingen, wielki mistrz krzyżacki, który przed bitwą przysłał wam, panie, dwa nagie miecze, nie żyje. Zabili go moi Litwini. Poległo też wielu komturów krzyżackich i największych dostojników zakonu i rycerzy z obcych krajów, którzy krzyżakom na pomoc szli, że już nie wspomnę o prostych knechtach. Dzięki ci za dobre nowiny, bracie. Mam ci ja nowinę. Twój wróg, markwart von Salzbach, został pojmany przez rycerza polskiego Jana Długosza. Daruję ci tego jeńca, bracie, ale nie mści się nad nim w dzień zwycięstwa. Zwycięstwo, najjaśniejszy królu! Rycerze niosą zdobyte na krzyżakach chorągwie, by je rzucić do twoich stóp! Dzisiaj, 15 lipca roku pańskiego, 1410, w dniu rozesłania apostołów, została ukarana na polu grunwaldzkim niemiecka pycha. Pewni zwycięstwa byli Niemcy. Przysposobili wino na zwycięskie gody, a wino to płynie teraz strumieniem i miesza się z krwią najprzedniejszych niemieckich rycerzy. Zgotowali pęta na nas, by zwyciężonych do niewoli prowadzić. A teraz sami do niewoli w tych pętach idą. Przysłali nam przed bitwą dwa nagie miecze jako obelgę. A teraz miecze te będą na wieki przypominać o wielkiej klęsce zakonu krzyżackiego. Legło w tej bitwie 50 000 nieprzyjaciół, a 40 000 pojmano jeńców. Chorągwi zabrano, jak mówią, 51. Na kilka mil droga zasłana była trupem, a ziemia od krwi rozmiękła, a w powietrzu rozlegały się konających wołania i jęki.